właśnie teraz w Urbexie, w sumie w drugim Urbexie serii Halloweenowej. Dzisiaj odwiedzimy poszerny pałac satanistów. Dlaczego on jest uważany? Dlaczego on otrzymał taki przydomek? Bardzo dlaczego to miejsce jest znane, to też trochę wam wytłumaczyłem, nie? O, ale dlaczego to jest w ogóle, wiecie, takie... Ale skąd się wziął ten przydomek pałac satanistów, to wam powiem zaraz. Ale to sobie patrzmy, co mamy, jakieś boczne pomieszczonko, raczej nie nowe, ale pomieszczonko. To jest stoik, w którym razem. Zastanawia się tylko przez dziurę w drzwiach, nie? W sensie generalnie. O, to jakaś druga, już coś jest, bo są jakieś te... pozostałe... Tak, no kielnice generalnie, nie? Tak o. I się zastanawiam, gdzie iść najpierw, czy do piwnicy, czy na górę. Bo generalnie się na górze wszystko działo, nie? Nie wiem, od dalej się dzieje, nie wiem. Albo on... co na dół. No, wiecie, trzeba pomyśleć, nie? Na górę czy na dół? Dobra, pójdziemy na górę. Pójdziemy na górę, a później na dół. Jakoś tak bym to przekminił. Dobra, pierwszą paranormalną rzecz bym już szła za sobą, bo chciałem... pójdę do piwnicy i bym powiedzieć, że... jak będziecie na Urbexach, to uważajcie pod nogi, bo się mało za nią zabiją tą deskę. A no... i się włączyło, nie? W sensie miało dwie kreski, więc tak trochę dużo. Jeszcze ale się włączyło, więc no nie wiem. Dobra, mieliśmy do góry iść, nie? No tak. Jak widzicie, już niestety jest taki bardzo to zniszczone. Ale mam nadzieję, że dalej coś zostało po okultyzmach, czarnych mszach, nie wiem. Właśnie bym to nazwał, nie? Zaczynam generalnie po tym, co się tutaj działo, w sensie. Jakiś czas temu jeszcze, ale zanim to zacznę wam opowiadać historię, żeby do tego przejść, zanim dojdziemy na górę. Generalnie sam obiekt powstał w 1908 roku jako szpital dla pracowników kolei, pobliskich zakładów generalnie, bo to się nam później przyda w historii. No. I co było dalej? Dalej to było to, że 10 lat później przekształcono zastosowanie budynku na szkołę podstawową generalnie, nie? No, to się widzę, że ciągnie się jeszcze fajnie. Na szkołę, która tutaj generalnie sobie długo działała, ale to może zaraz, bo nieważne, ale nie o to chodzi. Jakaś taka boczna, no to też może nie na walki. Boczne pomieszczenie na bardzo na skraju tego pałacyku. Co jest trochę błędnym określeniem, bo to nigdy nie było pałacykiem, ale zobaczyłem zaraz, czego to może wynikać właśnie. Może to właśnie wynikać z dwóch powodów jak dla mnie. Po pierwsze z tego, jak ten budynek wygląda z zewnątrz, czyli jest takich form pałacyku. No po drugie, że tu były czarne msze odprawiane. W sensie, no na górze, w sensie, nie tutaj, na górze. Jakiś schowek, nie wiem. Chyba nie schowek, czekajcie. Bardzo na windę. Kochani, chociaż nie wiem, to było za duże trochę. Ale... gdzieś tam nie. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, ale raczej nie. To jakieś fajne pomieszczonko i belki, które myślę, że nie są styropowe. Ewentualnie mogły być, ale raczej nie, patrząc, że tutaj są okna, tak na ten. A raczej belki, które mogą, no też nie wiem, podtrzymywać, ale nie podtrzymują tego. Może to był kiedyś strop, a to było wyżej, ale wątpię w to, szczerze. Jakoś. Tak, coś to jakby się, wiecie, coś to jakby się działo, nie? Widać się działo, bo tam jeszcze koniec samej historii to odkupiła jakaś tam spółka i mieli coś tutaj remontować, zresztą jak widać, nie? To macie jeszcze te stare mury, to już taki jest, no, szytynk, że tak powiem.
No, ale z niewyjaśnionych powodów przerwali pracę. Najpewniej z jednego powodu, finansowego, nie? Ale co? Tak mówię, z tego co wiem, w sensie. Coś tu mieli robić, coś nie wyszło i tyle, nie? Bo to cały posprzątali w ogóle na kupę. A tu? Aha. No to nie mogę tego pokazać, bo to jest adres, chociaż wiedziałem, że większość z was wie, gdzie to jest. Ale tam była tablica, w sensie... No to chodzi, że ja nie będę, wiecie, lokalizacji zdradzał, nie? No, albo żeby o zabezpieczenie obiektu. Czyli może, wiecie, mieli zabezpieczyć, żeby coś tutaj później robić. Ewentualnie nie tracić tej szansy, że się tutaj, wiecie, zawali więcej, tak? Nie wiem. Jeden z ewentualnych wejść. Raczej ciężki, że tak. Raczej jeden z tych cięższych. Jakaś wnęka. Your hoist. Aha, takie coś. Czyli wnęka, może na toaletę, na szafę? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Szczerze mówiąc, teraz się zastanawiam serio, czy to jakaś taka dziwna magia tutaj nie jest, w sensie, bo jak wcześniej padł GoPro, to jeszcze mogłem zrozumieć, nie, na początku, bo były dwie kreski, tu jest pełno i po chwili mi padło, a wiem, że po dłuższej chwili to pada, więc to takie, kurczę, dziwne trochę, jakby, serio, może coś tu jest jeszcze, nie wiem, ciężko powiedzieć, szczerze. Ja sobie teraz łapię ryski nerwowe i padło. Jakby się zastanawiam, co tu się dzieje, w sensie. Nie wiem, czy coś sobie tutaj nie chce. Jak mam jeszcze, nie mam pojęcia. Nie wiem, jakaś dziwna akcja, szczerze. Dziwna jak... Nie wiem, bardzo dziwne. W sensie, bo nie jest jakoś zimno bardzo, nic, tylko... Tylko kontrakt ładowałem do pełna, tak? Ładowałem je jeszcze wczoraj. Oficjalnie na dzisiaj. Nie wiem, dziwna akcja. Ta połowa się zerwała i to jest fajna sprawa właśnie. Chodziło schody takie na razie, takie po których da się przejść. Połowa na górze. Dobra, wiem, że pewnie tego nie zobaczycie w filmie, bo ja to będę, da się wiecie, po prostu w montażu wszystko złączę w jedno, ale szczerze mi to pada tylko bo tak co chwilę teraz tak. Zaczynam serio zastanawiać, nie? Co jest. Realnie się zaczynam zastanawiać, co jest nie tak z tym miejscem, w sensie. Takie dziwne, tak pada mi co chwilę to GoPro, nie? Co jest trochę bardzo nienaturalne w przypadku, gdy to GoPro jest ładowane do pełna. Dobra, tak chyba wszystko z... Tam, wymieniłem akumulatorek, może coś to da, nie wiem. Ale serio. Dziwne. A tak jeszcze sobie pomyślałem właśnie. Że nie, jeszcze ani chwili nic nie było. Ani na samej górze. A patrzę schodowa i wygląda fajnie. W sensie mrocznie bardzo, nie? Jakby... Nie wiem. Wiadro chyba po tym remoncie. Który nie doszedł do skutku. Z jakiegoś powodu. Nieznanego. Tak patrzę szczerze, bo powiem, że to większość pomieszczeń jest taka sama, generalnie, w sensie za dużo do nic nie ma. Ale z doświadczenia wiem, że trzeba każde pomieszczenie obejść, bo może coś być. Prawda, okienne. A to jest takie dziwne pomieszczonko, nie wiem. Tu się ciekawe pomieszczenie zaczyna robić, bo tak się trochę zmienia. Konstrukcja płacą, że zaczynają dole też był przymierzony. W sensie była taka się dłuższa konstrukcja, nie? To inaczej było zbudowane. Inaczej to było zbudowane na dole, może do tego w sumie. To pomieszczenie jest takie samo. Znaczy takie samo ten. No tak, takie samo jest, nie? Jak na dole, tylko że troszeczkę inaczej jest zbudowane. No ale dobra, miałem wam opowiadać o historii, a nie o architekturze.
do miejsca. Podczas II wojny światowej, jak to w większości obiektów bywało, Niemcy je zajęli. I tak w tym przypadku też było. Niemcy je zajęli i umieścili tutaj internat dla niemieckich dzieci, nie? No, po wojnie wrócono do pierwotnej funkcji budynku, naszej pierwotnej, tej późniejszej w sensie, przedwojennej jeszcze. Dokładnie w ten sposób. Gdzie sam sobie nas zaimponowałem. Było, myśli tej ten, szkoły po prostu, z powrotem, która działała sobie do 1974 roku. No i też było coś takiego, że trzeba było uważać, bo to barierka się kończy. Jakby zrobili te schody, później stwierdzili, że będzie niżej, więc szczerze, uważajcie, jak będziecie, ogólnie będziecie nie urbeksów, to uważajcie, żeby tak nie spać zaraz, nie? Ale dziwnie to zrobili, jakby to najpierw zrobili, a później to, nie? Nie wiem, ale barierka serio dziwna taka też, bo tak do, nawet mniej niż do pasa mi sięga, więc też trzeba uważać. Schodki ciekawe, czego są zrobione z tym, nie wiem. Ty wiem, może coś znać, ale wracając do historii. Do 1974 roku działała tutaj szkoła podstawowa i przez parę lat działała też tutaj nawet szkoła zawodowa. A w latach 80. mieścił się tutaj hotel, nie? No. Właśnie na te schody też, że mimo że to jest beton, to kurde, takie niefajne, w sensie, bo tak są trochę pęknięte środkiem, nie wiem czemu. Okej. Tutaj trochę to lepiej wygląda, a w dół to trochę gorzej wygląda. No. Dobra, nie wiem, to chyba to, co myślę. Czyli mieszamy pierwszą niefajną rzecz, w sensie taką pozostałość trochę po tym, co tutaj się działo. Czyli po czarnych uszach. Z tych kłonów tylko schodzimy. No, później było z tym obiektem tak, że już później zaczął podupadać. W sensie było lat 80, to jest ostatnie info, które mi się dało doczytać. Że ogólnie ostatnie info, które jest taka zmianka o tym obiekcie. Później po likwidacji ZNTK, właściciela, czyli Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, obiekt ten podupadł. No i tu już dochodzimy do tego momentu, co tutaj jest nawet. To jest po łacinie. Dam wam tutaj napis, bo nie pamiętam teraz, co to znaczyło. Ale to jest pierwsza pozostałość po tym, jak tutaj tam sataniści byli. Czyli jeszcze jest. Strych, mimo tego, że już zniszczony bardzo, znaczy ten dach się wali po prostu, to dalej to jest gdzieś tam, w sensie, bo tutaj, gdzie przejdziemy teraz, to w tym miejscu, tak 6 lat temu, stał tron, podobno do samego diabła jeszcze. Granit było więcej zniczy, więcej tych trupów ptaków i więcej tych napisów właśnie po łacinie, generalnie. I więcej pentagramów, a pentagram taki jeden, który tam jest, to jest gdzieś tam właśnie. To zaraz sobie zejdziemy do. Teraz zejdziemy tam. I ja sobie oglądałem ten film, to zacząłem też tak analizować, bo w dużej ilości miejsc opuszczonych to jest, że ktoś sobie robi jaja po prostu. Moje jaja, wiecie, pentagram, szóstki odwrócone w jakichś dziwnych konfiguracjach i w ogóle, nie? No, a tutaj tron dla diabła po łacinie właśnie. Ktoś sobie robi, a ja to piszę zazwyczaj po polsku, tak? Czasami po angielsku, ale generalnie bardziej po polsku. Rzadko po łacinie. Więc tutaj to taka rozkmina bardzo. W sensie, jeśli ktoś sobie robił jaja, to szczerze przyłożył się bardzo. Więc moim zdaniem raczej. Dobra, nie fajnie. Nie fajnie, bo się podłoga ugina. Ale jestem prawie, że na samym szczycie. To jest ta wieżyczka. A tutaj mam nadzieję, że coś widać. Cała ta
architektura tego budynku, która robi wrażenie spore. No, mam nadzieję, że coś uda się jeszcze znaleźć z tego, bo szczerze, jak ktoś sobie robi jaja, to tak, ten, tak jak wam mówiłem, tak to wychodzi, nie? A tutaj tak, no ktoś się postarał, w sensie, jak ktoś sobie robi jaja, to szczerze się postarał, nie? Więc moim zdaniem, tu jest ten pentagram. W sensie ten czerwony tutaj był, a to jest pozostał w pentagramie, jak ktoś chyba chciał go odmalować, ale... Tak, to jest pomieszczenie, gdzie był pentagram. A tamto mieście, nie wiem, czy chce mi się walić, w sensie nie ufam temu. Nie wiem czemu, w sensie, serio. Jak się nie urywa, to będzie dobrze. Jak ja się nie zabiję, to też będzie dobrze. Znaczy na górę mi się tam nie chce walić, bardziej chcę wam pokazać, co mi chodzi. Nie będzie to widać. Tu jest zbiornik generalnie, w sensie to była taka chyba wieża wodna, nie? No. Dlatego też tutaj mam taką wieżę właśnie. Wieżę wodną, tak? No. Powiem wam, że tutaj zawiedza bardzo. W sensie może nie jakimiś duchami czy czymś, ale śmierdzi generalnie. To już nie muszę mówić czym, możecie sobie dopowiedzieć. Znaczy chyba wiecie, nie? Taka mgiełka się zrobiła w ogóle. Jeszcze bardziej klimatu to nadaje temu, szczerze. A tu? Widoczek na dach. Widoczek na miasto. A dach to jest taki spalony bardzo. Znaczy on już był te prawie ten dom spalony, nie? Ale teraz to jest jeszcze bardziej spalony. Ale stwierdziłem, że tak tu przyjadę, bo mimo tego i tak to ma klimat. W sensie z zewnątrz tak bardzo fajnie to wygląda, nie? Właśnie. Jak z horroru jakiegoś. I to jeszcze ten napis, który tam się ostał. Na tej framudze właśnie od drzwi, tak? Nie wiem, patrzę czy gdzieś coś jeszcze jest, właśnie też ten pentagram. Co tam jest, nie? Ale... Szczerze, nie widzę za bardzo. Czyli realnie to było tamto pomieszczenie, bo myślałem, że to pomieszczenie gdzieś tutaj było. Ale tu go nie ma. Więc może pójdziemy tędy. Będziemy szli chyba na dół. Tak pewnie zauważyliście, że są to jakieś inne też takie znaki, w zasadzie odwrócone krzyży i w ogóle, ale patrzę to co faktycznie wtedy było, nie? Żeby ugladajcie znać co wy o tym myślicie, bo ja myślę, że... bo ja już wam powiedziałem swoje zdanie, że myślę, że coś tutaj realnie było, tak? Dajcie znać co wy o tym myślicie, będziemy szli na dół. Chociaż też bym zobaczył. Co to jest? Oprócz dachu w bardzo dobrym stanie. O, wężyczkę widać, znaczy nie widać jej, ale jasne. Jeszcze, że jak tutaj szedłem, to chciałem go to zrobić serio. Creepy. Klimat bardzo. Ale dobra. Idziemy na dół. Zobaczyć co na dole. Chciałbym powiedzieć co na dole nas czeka, ale to chyba w tym przypadku trochę złe sformułowanie. Także idziemy na dół.
Tyle, że te napisy jeszcze się zachowały. A co ma? Gi. Nie wiem. Wolę nawet tego nie czytać, żeby jakiś ludzi demoral zaraz nie wywołać. O, ale to jest chyba to, co było. Też taki pentagram jakiś taki. Taki rodzaj tego pentagramu, nie? Szczerze? I za bardzo w takie rzeczy nie wierzę. Jakieś paranormalne to raz to mi ciarki przeszły. Jakby coś realnie mogło, może być, nie? A ta klatka schodowa tylko potęguje ten klimat. No, ale to jeszcze przed nami jeszcze piwnica, więc nie wiem. Zobaczymy. Co tam jest ciekawego, nie? Okej, zastanawiam się, że ktoś tutaj nie idzie, bo... Jakieś głosy słyszałem na zewnątrz. Jakby tutaj szli, ale nie wiem. Zaraz przez okno się wyjrzę. Czy oni tutaj idą, czy nie tutaj? Patrzę, wam powiem, że tutaj nic nie widzę, więc coś będę robić spoko. Sorry, jest troszkę niska ta barierka, nie wiem, czy mam taką barierkę zrobili, ale okej. Okay. Nie, sorry, trzeba tutaj uważać, bo się można będzie zagrabić trochę, nie? Dobra, idziemy sprawdzić, co na dole czeka, bo na górze już widzieliśmy, nie? Zobaczymy, jak na dole będzie. Mimo, że to wszystko się działo na górze, tak. Nie wiem, może zobaczymy coś jeszcze. Coś może znajdziemy. Jakiś... Nie wiem. Ale kratka sobie, jak z jakiegoś... Jest horroru, nie? Szczerze powiem wam, że widać, że tutaj coś robią, bo tylko przytknięte te schody właśnie były, jak patrzyłem na filmy. No ale przed roku jakoś, nie? To były takie troszkę bardziej zaśmiecone i trzeba było bardziej uważać, więc może coś, ktoś coś tu może robi, nie wiem. Może trzeba uważać, żeby nie spać, bo będzie średnio. Całkiem spora. Powiem, że za którymi drzwiami będzie się... Będą szły schody właśnie. Dobra, tam to zaraz. Najpierw tutaj popatrzmy, co się tutaj... Co tutaj się kryje. Szczerze nie wiedziałem, że tam jeszcze jest zejście niżej, nie? Jakiś zbiornik został. Po tym remoncie. W sensie ta... Jakaś taka ten, nie? Ciekawe, że jeszcze nie minie się tego. Okej. Okay. Gdzieś się zachowało więcej. No wiadomo, tutaj nie chodzi o to, czy tej serii, ale tak to nazwę, nie? Nie chodzi o to, czy coś się zachowało, tylko czy coś jest po tym jakieś nowy. Jakieś ślady, jakieś coś, że to jest nawiedzone, tak? Bez obowiązków. Nazywam wodę. Dobra, nie wiem. Tutaj. Nie wiem, co to tam za bardzo jest. Okay. Może zaraz. Przełącznik jakiś jeszcze. Zostało, fajnie. A tu jakieś boczne wejście chyba by było. Znaczy dalej jest, tylko już takie nie do przejścia, że tak powiem, nie? W sensie już jest zamknięte, zbite, bodychali nawet. A
Dla mnie coś, co może nie jest, znaczy to jest straszne, ale coś, co może nie jest nawiedzone. Powiem. Także przepraszam wszystkie osoby za arachnofobię. Teraz. A w tym momencie chodzimy do jakiejś kuchni, tak jakby przynajmniej wygodne. W sensie wszystko pokowkakowane w jakiś stół. Ale sprawa winnica szczerze. Chyba myślę, że mniejsza jest. Ja się kurczę to ciągnie, jakby te, trochę tych pomieszczeń tak. Jakby sama piwnica jest większa chyba od samego budynku, mam wrażenie. Ta nie przejdę, bo jest zestawiony jakąś blachą. Jakbym to było, chyba po prostu by było pomocne, biło, czego wolę uniknąć też. Tam oczywiście, nie? Może sama piwnica. A tym bardziej, że ta piwnica jest na tyle duża, że może nam wystarczy zwiedzania, nie? W sensie, albo zwiedzania, tak. Taki śłotelek już sobie przyniósł. Patrzę, czy to jest stąd, ale daty żadnej nie widzę, więc nie wiem. Może tak, może nie. A co przejdziemy, bo pierwsze będzie chyba lepiej. Zamurowane okno, a tutaj... A tutaj nie zamurowane. W sensie, bo chciałem powiedzieć, że tutaj otwarte, ale ono nie jest otwarte, bo przecież jest zamknięte, nie? Także tak. Ściany żywiołowych, okej, okay. Ale to już później jeszcze jakieś takie, żeby to wstawić, żeby... wejść się nie dało, żeby zabezpieczyć obiekt, tak? To jakiś taki też... Baszne pomieszczonko, które tak samo się ciągnie jak to wyżej, czyli tak piętro wyżej, nie? W sensie. O, dobra, tutaj tu byliśmy w piętro wyżej w sumie. Teraz patrzę. Jakiś kanał panienki przyniósł, chyba przyniósł bardziej, bo nie było. Chyba. Ale kuchnia na pewno, bo jest ten odkuch. Okej, kolejne boczne wejście teraz zamknięte. Myślę, że powiem, że tak szybciej jest. Warto wiedzieć, warto patrzeć pod nogi. Czuć jakąś taką nieprzyjemną aurę tego miejsca, nie wiem. Jak mi się wydaje. Składnik zrobili te narzędzia. Mieli coś tutaj remontować, ale tak dużo się nie dzieje chyba. Nie wiem. A myślę, że to nie wiem. Dobra, zobaczymy co dalej. Co się tam dalej kryje, bo ta piwnica jest większa. Ta piwnica przecież jest większa, tak? Gdzie nie. Powiem wam, że nie dużo ta piwnica, ale jakoś szybko dowiedzieliśmy. A jeszcze mam tutaj na dół zejść. Dobra, zaraz. I zamknięte drzwi. To może też za chwilę. O, tu się zwidla na dwa pomieszczenia. Okej. Aha, widzę na pomieszczenie gdzieś tam, to jest jeszcze gdzieś indziej. Ciekawe. Zobaczymy. A okej, okay, tak jesteś. Chyba pozostało się dawno po klasie, bo jest 14 i ten 1P. Czyli klasa P, pewnie pierwsza P, ja to bym nie dopisał, ale w sumie nie wygląda. Znaczy też mi jakieś może kuchenne, nie wiem, to w ogóle tutaj była kuchnia, ciężko powiedzieć. To kolejne pomieszczenie jakieś. Szczerze, piwnica sama chyba jest większa, to pod budynku sama, jak tylko patrzę.
przynajmniej się wydaje. O, damski. Na dysk? Raczej tak niż damski. Toaleta. Tu? Tak, ta klamka jest jak skrzywdyk, nie fajnie. Okej. Szczerze wam powiem, że tak wyobraźnia pracuje, no? I się człowiek próbował się zastanawiać, że tak wyobraźnia, czy coś serwis tutaj jest taka wszystko dziwna aura. Nie mówię wam tego, że zakręcić jakoś tak klimat w tym filmie, ale serio czuć takie przenikliwe i zimno, tak. Jakieś takie serio przenikliwe i zimno czuć, nie? W sensie jakby coś tu było. Przepraszam, ja to do Wilnicy wyglądam szczerze. Tak, odpadająca ta farba. Dobra, idziemy na dół. To podobno wyjścia. Nie wiem. Zobaczymy, co za wyjście. Bardzo po co wchodzić, bo zwykły schowek pod schodami. No, muszę się przycisnąć, bo ani nie otworzę, ani ich nie zamknę. O, widzę więcej jest, spoko. Dobra, to będzie bardzo ciche. Myślałem, że będzie głośniejsze. No, praktycznie nie jest wyjście. Tylko nie wiem, czy chce mi się nim wyłazić. Jakoś nie za bardzo, bo jest przyjemniejsze wyjście stąd. Czyli mianowicie wejście, którym wchodziłem, nie? O, jakieś półkoliste, okej. Okay. To już nawet trochę lepsze wyjście. Skorzystam, bo sobie mam piwnicę zwiedzoną. No. Dobra, ja muszę tak wyjść, bo tak inaczej ja nic nie wyjdę. Znaczy nie zmierzę się na wyprostowanego w ten sposób, nie? Klimat to ma i taka mgła jeszcze w ogóle, nie? Jak z horroru. Wow. Dobra. Teraz będę się chyba z nami żegnał. Nie wiem. Chyba tak, bo więcej jeszcze nic nie zobaczymy. Tu mam swoje wyjście. I generalnie tak. Jeśli się podobało, możecie zostawić strasznego lajka. Jeśli chcecie być na bieżąco z filmami, generalnie zazwyczaj takimi dziennymi, nie? Nicnymi. Możecie sobie słuchać, które będzie gdzieś tu i zobaczyć moje dwa przynie filmy. Film tutaj, ja sobie tutaj. Także nie przedłużę i co? Także miłego, ciekawego Halloween. Końcówki dnia Halloween. Także tak. I co? Do zobaczenia za 2 tygodnie. Halo.